Zapraszamy Państwa nareszcie w tym nowym roku na pierwsze targi zdrowej żywności prosto od rolnika. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na terenie gospodarstwa rolnego Państwa Pasterna, czyli moje rodziny, moich rodziców gospodarstwo. Jest to oficyna dworska z drugiej połowy XVIII wieku. Za każdym razem to podkreślamy, żebyście Państwo zwrócili uwagę właśnie na styl zabudowań. Jesteśmy w Lutomierzu, Lutomierz 29, 57213 Stoszowice. Za mną jest główny budynek, w którym oprócz pięknej sali znajduje się również serowarnia, gdzie szykujemy serki. Wszystko to sąsiaduje właśnie ze stodołą, z oborą, z piękną studnią. Jest troszeczkę placu zielonego, kawałek ogródka, zaraz po sąsiedzku mamy parking, gdzie Państwo będą mogli zaparkować. W bardzo bliskiej odległości jest również kościół i zaraz tutaj dookoła się roztacza piękna panorama zarówno Gursowi, Grubarski, jak i tutaj naszych wiosek najbliższych. Warto do nas przyjechać na to gospodarstwo, oprócz właśnie wyrobów są pokazane prawdziwe maszyny rolnicze. Tu na przykład widać ładowarkę, są ciągniki, pług na przykład i to wszystko będą Państwo mogli zobaczyć na tym naszym gospodarstwie. W naszej serowarni produkcja jest cały czas i tak samo cały czas na świeżo możecie Państwo przyjechać i sobie zamówić wyroby albo po prostu na miejscu z marszu, jak to się mówi, też coś zawsze wybrać. Czyli są od ręki zawsze sery, są masła, są jogurty, są twarogi, masło, śmietana, serwatka. Serwatka jest bezpłatnie, jeżeli coś chce, możemy odlać zawsze trochę serwatki. W godzinach od 9 do 19, w niedzielę zapraszamy po godzinie 12. Jest możliwość płatności również kartą, i gotówką. Zapraszamy Państwa nareszcie w tym nowym roku na pierwsze targi zdrowej żywności prosto od rolnika. Tęskniliśmy za Państwem, czekamy na Was serdecznie. Pogodę nam się udało, że tak powiem, załatwić. Plac został już odśnieżony, jest przygotowany. Wystawcy się szykują. Oprócz całych producentów będą też nowe osoby, więc serdecznie Państwa zapraszam w najbliższą niedzielę 21 lutego od godziny 12 do godziny 16. Pamiętajcie, że możecie przyjechać ze swoimi pupilami, czworonogami. Jest bezpłatny parking, więc nie ma problemu. Będą wyroby z wołowiny, z wieprzowiny, będzie pieczywo, będzie kwas chlebowy, będą miody, pyłki pszczele, będzie wszystko z dyni. Koleżanka przygotuje wszystko z aronii, będą soki tłoczone tak naturalnie, z gruszek, na przykład z jabłek. Będą jaja, mają być ryby, będzie koleżanka z ceramiką, będą ekokosmetyki od dwóch producentów. My będziemy z naszej strony szykować sery krowie, będą jogurty, będą masła, coś moja mama ekstra przygotuje dla Was, pani Stasia, kolega przyjedzie z owczymi wyrobami, więc będzie dużo wegańskich rzeczy, będzie nowa pani z pieczywem bezglutenowym ma przyjechać do nas, będzie Maciek ze sprawdzonymi przyprawami, które myślę, że u większości z Państwa goszczą na stołach już od dawna. Będą takie naturalne wyroby z konopi, na przykład przyjadą do nas z Kłodzka. Będzie na pewno domowe ciasto. Pani Maria przygotuje też makaron taki prawdziwy. I oczywiście nasz ukochany browar Rebelia ze swojej strony przygotuje dobre do picia i alkoholowe i bezalkoholowe trunki na wynos i na miejscu, znaczy w sensie zapakowane w butelki albo po prostu do ręki. Z naszej strony do gospodarstwa będą na wynos różne zupy, pierogi z bryndzą, chipsy z pasternaku, więc serdecznie zapraszamy, że będziecie mogli Państwo i coś sobie przekąsić, ale również ze sobą wziąć przede wszystkim do domu. Przyjeżdżam tutaj po pasternak, który jest pyszny i świeży, chociaż ostatnio razem z mężem i dziećmi próbowaliśmy pysznych serów i dzieci były zachwycone. Najbardziej smakował im, to chyba był ser z pokrzywą z tego co... Możliwe, dzieci lubią, bo to jest bardzo delikatny posmak i być może, że dzieci to lubią. I wszystkie dzieci jadły. Oraz widzieliśmy też kozę na podwórku, także wszystko się nam podobało i mam nadzieję, że przyjedziemy na targi, które są w niedzielę. Od której godziny? Tak, od godziny 12 do godziny 16. Zapraszamy. Pogoda też ma być piękna, także czekamy. Dziękuję.